Witam w kolejnym odcinku cyklicznego programu Myśleć jak przedsiębiorca. Jest to program dla przedsiębiorców, dla menadżerów, dla liderów, z przedsiębiorcami, z menadżerami oraz liderami. A program ten realizujemy po to, aby pokazać Wam, jakie korzyści wynikają z przedsiębiorczego myślenia oraz że przedsiębiorczość to przede wszystkim stan umysłu. Dla mojego dzisiejszego gościa najważniejszym hasłem przewodnim to nie poddawaj się. Często trafiał na sytuacje, które nie były lukratywnymi synekurami, lecz wyzwaniami, z którymi inni sobie po prostu nie radzili. Jest menadżerem do zadań specjalnych. A doskonałym przykładem jego efektywności może być to, że stworzył markę, która stała się marketingową rewolucją przełomu wieków. Markę, o którą upominali się konsumenci. Już za chwilę w naszym mobilnym studio będziemy gościć twórcę marki Frugo, pana Adama Zalewskiego. Do zobaczenia już za chwilę. Witaj Adamie. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Przedstawiłem Ciebie, bo zrobiłem taką przedstawieniówkę na początku, przedstawiłem Ciebie jako menadżera do zadań specjalnych, a przede wszystkim jako twórcę marki Frugo. Tam jedziemy, rozumiem. Tak, cały czas. Fantastycznie. No i wiesz, historia Frugo to cały czas jest postrzegana jako nieustanne pasmo sukcesów. Potem marka zniknęła z rynku, żeby pojawić się na nowo. I nawet z tego, co wiem, jedna praca magisterska została napisana na ten temat. No i ja mam takie pytanie, czym dla Ciebie była w ogóle ta histeria, ta historia z Frugo? Historia Frugo to jest historia, tu powiedziałem. Tutaj, dobra. To jest historia zdobywania moich, cały czas prosto, moich szlifów marketingowych. Aha. Wyobraź sobie, przechodzę po wielu latach pracy w sprzedaży do działu marketingu. Aha. Jestem tam kilka miesięcy, a ponieważ pierwszym moim zadaniem było zgaszenie pożaru w głównej marce, i już mi się udało, i już się zaczęło coś fajnego dziać z tą marką, już się ucieszyłem, że teraz troszkę poszalejemy, dostałem kolejny kłopot. Kolejny kłopot. Okazało się, że skończyły się czasy, kiedy ilość chętnych do kupowania produktów była znacznie większa niż samych produktów. Rynek się tak rozwinął, a Lima, która została kupiona przez Gerbera i była właścicielem marek, którymi się zajmowałem, bardzo się dziwiła tej zmianie i zastanawiali się, co też leży na rzeczy, że jeden z ich sztandarowych produktów nie chce się sprzedawać i moim zadaniem było właśnie znalezienie jakiegoś patentu na to, żeby podnieść markę. Chodziło o Junior Fruta. To był taki starszy brat, trochę rzadszy sok w porównaniu z Bobofrutem, takim gęściochem w małych buteleczkach dla małych dzieci. To kiedyś. Dokładnie. Który można było albo zjeść łyżeczką, albo cierpliwie wypić. Tak, tak. Pożywny tak. Soczek. Aha. No i co się okazało? Okazało się, że ten produkt nie może się sprzedawać dla tej grupy docelowej, dla której został kiedyś dawno wymyślony. Aha. Ponieważ... No, będziemy próbowali jechać prosto. Okej. Ponieważ pojawiła się na rynku bardzo atrakcyjna dla młodych ludzi alternatywa w postaci tych wszystkich gazowanych typu Sprite, Fanta, Cola, Pepsi z dużą aktywnością marketingową i trochę wstyd było się pokazać takim dziecięcym produktem, który przypominał tego swojego starszego brata Bobofruta i dzieciaki w drugiej połowie podstawówki już nie chciały się pokazywać, bo to psuło ich wizerunek. I takie badania marketingowe pokazały, że istnieje fajna, niezagospodarowana nisza. Kiedy pogłębialiśmy jako zespół całą tą niszę, okazało się, że mało tego, że mamy niewykorzystane pole, bo brakuje takich produktów, to brakuje w nich produktu bardziej swojskiego. Aha. A dlaczego? Przykładem będzie reklama, którą kiedyś zrobiła Pepsi właśnie w tamtych czasach z udziałem Andrea Gassiego, swego czasu bardzo słynny, znany, młody
odnoszące sukcesy tenisista Agassi, wyskakuje z samolotu ze spadochronem, na nogach ma przypiętą deskę. Tak. Najpierw długo surfuje na tej desce w powietrzu, robi niesamowite ewolucje, potem ją odrzuca, otwiera spadochron i ląduje na Pepsi Party. Tak, tak. No fantastycznie, znana postać, super impreza, wizerunek, dużo wspaniałych, atrakcyjnych rzeczy się dzieje, a jednak ci nasi młodzi ludzie powiedzieli, wszystko jest super. Ale ja jeszcze nie leciałem samolotem, tym bardziej nie skakałem ze spadochronu. Andrea Agassi mogę zobaczyć tylko w telewizji. Kumplem moim nie zostanie. A na takiej imprezie to chyba nigdy nie będę. Wolałbym coś, co jest dla mnie osiągalne. I to też była podpowiedź dla tego, jak kształtować tę markę, żeby była marką, którą zaakceptuje nasza młodzież jako swoją. I to był ten trop, który towarzyszył nam jako zespołowi cały czas, żeby to była marka, z którą będzie się utożsamiać polska młodzież. Mhm. Bardzo mocno, żeby ten emocjonalny fragment charakteru marki górował nad olbrzymimi budżetami, które nasi przeciwnicy, bo trzeba takich nazwać już w tym momencie, tacy jak Kola czy Pepsi. No właśnie chciałem się spytać, kto był takim przeciwnikiem. No i teraz wyobraź sobie taką sytuację, że idziesz do prezesa i mówisz, słuchaj, ja mam taki pomysł, kochany prezesie, żeby zrobić młodzieżową markę, która będzie konkurować z Kolą i Pepsi. Aha, no a prezes, który podpisuje faktury za przecierowe soki i papki w słoikach pod marką Gerber, aha, nagle ma się na to zgodzić. Aha. Wejście w zupełnie nowy rynek, nowy segment, inne budżety marketingowe. Aha. No i co też zrobi z tym centrala? I powiem tak. Pierwszym głównym przeciwnikiem dla marki była sama korporacja. O, to ciekawe. Ponieważ to, co pokazaliśmy polskiemu zespołowi, było na tyle przekonujące i na tyle było ciekawe i atrakcyjne, że i zespół sprzedażowy, i zarząd zapalili się do tego pomysłu. Mhm. Tyle, że żeby wprowadzić nową markę, każda nowa marka to są duże wysiłki dystrybucyjne, sprzedażowe, marketingowe, produkcyjne, logistyczne. To wszystko kosztuje, zanim zacznie się spłacać. Trzeba uzyskać błogosławieństwo centrali. Mhm. No to teraz popatrzmy na to z tej bardziej amerykańskiej strony. Na początku XX wieku Gerber zaczyna produkować w słoikach, najpierw w puszkach, a potem w słoikach, papki dla dzieci. I właściwie tylko tym się zajmuje. W momencie, kiedy my zaczynamy o tym rozmawiać, cały czas prowadzi swój marketing na zasadzie wysyłania kuponów do domów ze zniżką dla mam, które kupią po raz kolejny Gerbera. I pierwszą reklamę telewizyjną wprowadza w połowie lat 90. A tu nagle zaczynamy mówić o bardzo wizerunkowym produkcie, o konkurowaniu z Kolą czy Pepsi. Oni się złapali za głowę, po czym w twardy sposób przez 2 lata odpowiadali nam wyłącznie nie na każde pytanie, które było związane z tym, żeby rozwijać nową markę. Aha. Kiedy już mieli nas serdecznie dość i zagrozili, że możemy to zrobić, ale kładziemy głowy na stół, najwyżej nam obetną. Wyrazili się mało elegancko, nie będę przytaczał cytatu z prezesa, ale nazywał się podobnie jak Al Capone i jego sformułowanie również było dość krwiste. W każdym razie powiedział, że stracimy głowę, że jeżeli chcemy zrobić ten produkt, to proszę bardzo, ale sami mamy znaleźć na to pieniądze, bo Gerber nie da żadnych funduszy. No i myśmy po cichu ten projekt rozwijali, mimo nieuzyskania tej zgody. Mam nadzieję, że prezes nie zna polskiego i nie słyszy teraz tej historii. Tak czy inaczej skończyło się na tym, że udało się rozpocząć takie solidne prace nad marką. No i od tego momentu można powiedzieć, że zaczęły się prawdziwe problemy i schody. Bo jak się czyta o sukcesach różnych ciekawych projektów, to z reguły ludzie mają takie wrażenie, że ktoś wpadł na genialny pomysł, zaczął go rozwijać, on nabrał takiego momentum, tak, zrobiła się z tej kulki wielka kula potężna, śniegowa i po prostu zmiotła pół rynku i było fantastycznie. Tyle, że po drodze w takim projekcie jest cała masa przeciwności, z którymi często trudno jest sobie poradzić, czy je pokonać, a nawet katastrof. I pod tym względem Frugo też nie różniło się od innych projektów i gdybym miał dać mu jakieś motto w tym całym procesie rozwoju, to powiedziałbym: Frugo żyje wbrew przeciwnościom.
jakby powiedziało samo o sobie. Aha. Ponieważ jak już pokonaliśmy ten problem, którym było niekorporacyjne, róbcie co chcecie, ale za własną kasę i na własne ryzyko, to zaczęły się problemy z samym rozwojem produktu, bo z jednej strony zależało nam na tym, żeby rozwinąć produkt w pełni naturalny, w kolorach tęczy, a kluczowe było to, żeby się pojawił zielony, a zielony bez sztucznych barwników, konserwantów i podobnych dodatków w tym czasie był nieosiągalny i żaden product development na świecie nie potrafił tego zrobić, a myśmy się uparli, że zrobimy. Więc i formuła produktowa była wyzwaniem, bo czy żółty, czy pomarańczowy, czy czerwony jesteśmy sobie w stanie wyobrazić jako sok. Ale również nie do końca było wiadomo, w jaki sposób komunikować się. Będziemy wjeżdżać na tą trasę. Jak będziemy komunikować się ze światem, budując ten wizerunek... To już jedziemy. Tak, spróbujemy. Tutaj w prawo. Tak. Budując ten wizerunek młodzieżowy. Co jest... Chyba za wcześnie pojechaliśmy, ale mamy dzięki temu większy spokój na drodze. Okazało się, że nasze koncepcje związane z tym, żeby to była platforma typu sport, jakiś fajny, nie wiem, deskorolka, snowboard, skateboard, cokolwiek, z takich ciekawych rzeczy, czy sportowa jazda na rowerze, ani ten koncept, ani koncept muzyczny nie sprawdziły się w odniesieniu do młodzieży. Dlatego, że sport był za bardzo wyświechtany, a gatunków muzycznych jest tak dużo, że gdybyśmy się na coś zdecydowali, a nie na multikulti, to praktycznie podzielilibyśmy sobie naszą grupę docelową. No to wyobraź sobie, że mocno rozwijamy markę. Tutaj już jest luty czy marzec. Wiadomo jest, że trzeba przed sezonem napojowym zrobić dystrybucję we wszystkich hurtowniach, które miałyby się zajmować potem nasycaniem rynku tym produktem, a my jesteśmy w lesie. No trzeba było to zrewidować i doszło do czegoś takiego, o czym się mówi tak trochę jak o Yeti w marketingu, czyli o insajcie. To jest oczywista oczywistość, która się staje oczywista dopiero w momencie, kiedy ją wypowiesz. Wtedy mówisz sobie, dlaczego na to nie wpadłem wcześniej, ale póki na to nie wpadniesz, to nikt o tym nie wie. I takim insightem było to, że najlepszą platformą, która może połączyć tych młodych ludzi, jest pokazanie, że produkt jest tylko dla nich, poprzez zderzenie pewnych irracjonalnych zachowań, czy tego, co robią dorośli, wchodząc w konflikt z młodzieżą. Zbudowanie tej platformy wiarygodności dla Frugo poprzez konflikt pokoleń. A jak wam się to udało? Bo to ciekawe. Czy to dało swój wyraz? To było widać w tych reklamach, które się tworzyli? No dojdziemy i do tego. Dało się to zrobić. Ale nie od początku było to tak oczywiste. Aha. Więc tu już udało się zrobić coś. Tu chyba musimy skręcić w lewo na chwilę i zawrócić. Albo pojedźmy tędy, zobaczymy, co się zdarzy. Zobaczymy, gdzie dojedziemy. Czyli tu zaczęliśmy pracować nad platformą. Ale również w tym samym czasie trzeba było dopracować sam produkt. Zależało mi na tym, żeby nie było takiej sytuacji, że produkt straci zakrętkę, etykietę, będzie po prostu szklaną butelką anonimową. Aha. Więc stworzony został projekt. Zawracamy, bo droga się skończyła. No. Jak widzicie, projekt Frugo jest obarczony zawsze dużym ryzykiem. W przeróżnych sytuacjach. Uwaga na właśnie. Rower. Właśnie. Przeróżnych przeciwności. Aha. No i? I okazało się, że żeby zrobić taką butelkę, trzeba stworzyć odpowiednią formę, że ten rysunek, który na butelce mają podpisywać napisem, nazwą marki, wymaga bardzo skomplikowanych, drogich urządzeń. To jest duża inwestycja, sporo to trwa. Bardzo wiele elementów spowodowało, że składając różne elementy tego projektu, my byliśmy gotowi do tego, żeby przedstawić produkt wyprodukowany, ustawiony na paletach, z możliwością spróbowania tego, jak to wygląda, pokazania reklam, tak naprawdę w końcu kwietnia, wtedy, kiedy jest już zakończony cały ten system dystrybuowania produktów gaszących
pragnienie do hurtowni. No to jak wam się to udało? I tu też trzeba było znaleźć, odpowiedni patent na to, żeby tą dystrybucję szybko zrobić. Postanowiliśmy zrobić wszystko odwrotnie niż robi rynek, żeby zaintrygować dystrybutorów. Zwykle jest tak, jak się wprowadza nową markę, a przynajmniej wtedy tak to działało, należało zaprosić wszystkich dystrybutorów z całego kraju do Warszawy, wynająć miejsce w bardzo drogim hotelu, z wielką pompą zrobić te wszystkie prezentacje z degustacjami, z poczęstunkiem i tak dalej, żeby to było niesamowicie atrakcyjne. No więc my, mając takie, a nie inne budżety i trochę takie przekorne podejście, zaprosiliśmy wszystkich do bardzo skromnego teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, gdzie dużo dalej było dojechać, gdzie dużo trudniej było wszystko zorganizować, nie pomieścić tych ludzi, ale jednocześnie mieliśmy bardzo blisko do fabryki i to też miało swoje zalety. Ludzie zaintrygowani tym, że mimo, że zawsze zapraszamy ich do Mariota czy porównywalnego hotelu w Warszawie, tym razem spotykają się w Rzeszowie, wyczuli pismo nosem i przyjechali na tą konferencję. Na konferencji przedstawialiśmy swoje plany na cały sezon, między innymi nową markę, która już miała swoją nazwę. Tutaj małą gwiazdeczkę wstawiam do nazwy, też wrócimy, bo to też jest historia, która jest niesamowicie ciekawa. Oni byli nastawieni na to, żeby w trakcie tej prezentacji zacząć składać zamówienia. Co zrobił się taki szum, że w czasie przerwy kawowej trzeba było zacząć ustawiać nieplanowane stoiska komputerowe, na których zaczęliśmy zbierać zamówienia. Coś takiego, nie? Po prostu historia. To, co pokazaliśmy, tak jak wyglądał produkt, jak wyglądała jego filozofia, jak wyglądała jego pierwsza kampania, spowodowało takie poruszenie wśród tych ludzi, że od razu chcieli zamawiać i tu już było widać, że czeka nas naprawdę ciekawy czas. A mówiliśmy o nazwie. Na etapie rozwijania zaczęło się od tego, żeby projekt nazwać na początku JF, w skrót od Junior Fruit. Było to mało ciekawe, szukaliśmy czegoś nowego. I osoba kreatywna z agencji, która się zajmowała tym produktem, zawrócimy sobie tutaj, wymyśliła, że takim hasłem dla tego nowego napoju powinno być coś, co tak jak w przypadku Polleny Ojciec Prać, wiązałoby się z jakąś polską tradycją słowną i takim sformułowaniem dość dynamicznym, zapowiadającym zmianę, robienie czegoś ciekawego było powiedzenie Noto Fru. I to Noto Fru, które miało być claimem dla marki, również spowodowało, że sam produkt nazwaliśmy Fru. Rozwinęliśmy do tego odpowiednią grafikę, etykiety, wszystkie projekty już są gotowe. Pojedziemy tam prosto i tam już będziemy mieli święty spokój ze świętem. I wszystko wyglądało cudownie do momentu, kiedy po kilku tygodniach nasz rzecznik patentowy zadzwonił i powiedział, że Fru jest zastrzeżony. My tu jesteśmy na tydzień czy dwa przed produkcją reklamy telewizyjnej. Za chwilę ma ruszyć produkcja etykiet. Wszystko jest dopięte. A nie sprawdziliście tego wcześniej? Rzecznik patentowy składa wniosek. Na tym etapie wydawało się, że wszystko jest w porządku, ale coś go tknęło, pogrzebał głębiej i okazało się, że jakieś kategorie owocowe, niekoniecznie soki, ale w tych obszarach, w których potencjalnie marka mogłaby się rozwijać, zostały już zastrzeżone dla marki Fru, którą miał jakiś mało znaczący, lokalny producent spożywczy, ale mimo wszystko nie chcieliśmy kłopotu. I gimnastykowaliśmy się chwilę dłuższą nad tym, jak tą nazwę zmienić. Okazało się, że pomogli nam przechodnie. Coś takiego. Pytaliśmy ludzi, w jaki sposób skojarzyć ten człon Fru z innymi elementami i ktoś powiedział, żeby dodać amerykański go. Jak pojedziemy prosto, będziemy mieli więcej spokoju, nie będzie świateł. I tak powstała nazwa Frugo. I claim Noto Frugo nabrał jeszcze ciekawszego znaczenia w momencie, kiedy powstała reklama, bo reklama była skonstruowana w ten sposób, gdzie pokazywaliśmy jakiś fajny, prywatny, intymny świat młodego człowieka, zbudowany w scenerii owocowej, w który się wdziera osoba dorosła, która głosi jakieś niepopularne, dość absurdalne zakazy, treści negujące świat młodego,
ale to jest wszystko zrobione w taki sposób, że widzimy, że jest tym przymrużenie oka, widzimy, że to jest nietypowa osoba dorosła, tylko jakiś dość szczególny pan czy pani, bo za tym za chwilę idzie reakcja młodego człowieka, który butelką frugo zgniata ten obraz z gadającą głową i znowu wszystko wraca do tego frugowego świata, który jest piękny i wspaniały. I tak się kończy reklama. Oczywiście ona wywołała całą masę dyskusji, łącznie z tym, że i profesor Bralczyk się w to włączył, bo jak to, namawiamy młodzież do brutalnych zachowań wobec starszych osób, ale tam były takie śmieszne teksty, typu starsza pani ubrana w kostiumik taki bardzo elegancko-brązowy, z berecikiem na głowie, ze znaczkiem wpiętym w klapę, opowiadała: w naszych czasach to trudno było o buraki, a co dopiero mówić o owocach, ta rozwydrzona młodzież i tak dalej. Ten chłopak kończący tą wypowiedź zgnieceniem ekranów butelką, jakby przerywał tą absurdalną treść, czy jakiś pan na osiedlu, który narzekał na to, że młodzież się zachowuje głośno, słucha muzyki, zaprzeczał wszystkiemu temu, co jest typowym zachowaniem każdego młodego człowieka i elementem jego wolności. Więc pokazaliśmy to w taki sposób, że istnieje świat młodych, istnieje świat dorosłych, istnieją pewne sprzeczności, niektóre z nich są śmieszne i te sprzeczności piętnujemy, te absurdy piętnujemy. Co było ważne? Ważne w strategii było również to, że reklamy oglądają nie tylko młodzi. To rodzice dają pieniądze. No więc właśnie. Chodziło o to, żeby nie było takiej sytuacji, że rodzic spojrzy: ale to nie ja. To nie ja. Ja nie jestem taki. Ja mam rozsądne wymagania wobec młodych ludzi, wobec moich dzieci. Mnie to nie obraża. A może nawet bawi. Chodziło o zbudowanie takiego kafkowskiego troszeczkę charakteru tego starszego człowieka, który zaprzecza młodości. I to bardzo mocno przemówiło do młodych ludzi. To był taki sygnał, który spowodował, że młodzi ludzie powiedzieli: to jest nasza marka, to jest rzeczywiście nasza marka. A ja pamiętam, jak, przepraszam, że przerwę, ja wtedy rozpocząłem w ogóle swoją przygodę z bankowością. Nie pamiętam, który to był rok, 2000 czy 2001. Pamiętam, że moi koledzy byli zachwyceni tą reklamą Frugo z tymi śmieciarzami, gdzie tam coś leci do tego śmietnika i ten jeden z tych śmieciarzy mówi, że coś tam głowa misia, coś tam jeszcze, no i butelka po Frugo. A on mówi: ale jakim? No, jakieś nowe. I to tak się wgryzło, to była taka kotwica emocjonalna, słuchaj, że myśmy potem się z tego śmiali. Każdy to powtarzał. Jakby się na to wpadli, słuchaj? Bo to był majsterz tych dla mnie. Jak powiedziałem, zależało nam na tym, żeby nawet w takiej śmieciowej sytuacji butelka, która wpada gdziekolwiek, nie była anonimowa. Butelka Frugo nie mogła być anonimowa, więc ona pozbawiona wszystkich swoich atrybutów i tak miała napis Frugo. Więc nie było siły, żeby jej nie rozpoznać. I na tym trochę opierała się też ta reklama, że śmieciarz rozpoznawał, że jest to butelka Frugo, ale już nie był w stanie powiedzieć, po jakim. Szczerze, my jako marketing też nie byliśmy w stanie powiedzieć, po jakim. Dlaczego? Bo cały proces produkcyjny został ustawiony tak, dla tej reklamy, że okazało się, że musimy nakręcić reklamę wcześniej, niż wiedzieliśmy, który smak aktualnie trafi na półkę. Coś niesamowitego. Więc trzeba było zrobić coś, co zapowiada nowy smak w taki sposób, żeby zasygnalizować, że on będzie, że będzie fajny, że będzie ciekawy, że będzie luzacki, ale jeżeli sami nie wiedzieliśmy, który z nich zostanie dopuszczony rzeczywiście do produkcji, nie musieć go umieścić w reklamie. Jest to... jakieś nowe było, jakieś nowe. To brzmi jak dopiero, thriller po prostu. I dopiero w momencie, kiedy znalazłeś się w sklepie, szukając kolejnego fajnego nowego Frugo, nagle odkrywałeś zupełnie nowy kolor i smak. Nie, niesamowita historia po prostu. Także potrzeba matką wynalazków. I tak mniej więcej wyglądał jakiś nowy Frugo. Z nazwą, słyszałeś, było sporo przebojów. Mieliśmy też ogromny problem z tym, jak wyglądało ssanie na rynku. Historia jest dość zabawna, ponieważ nasz odważny prezes, który się zgodził na to, żeby lokalnie wprowadzić tą markę i wyskrobać z różnych budżetów, różnych marek pieniądze, żeby to Frugo weszło w rynek, to nie był duży budżet, bo
rozwinięcie receptury, opłacenie tych bardzo kosztownych form na to, żeby te butelki tłoczyć z nazwą, cały rozwój reklamy, to wszystko razem, łącznie z emisją, w pierwszym roku kosztowało $1 000 000. O. To nie były jakieś duże pieniądze. No, tak. No i też dość ostrożnie podchodził do tego, jak wyglądają przewidywania sprzedaży. Ja przyszedłem do niego z prognozą na te 6 miesięcy sprzedaży na poziomie 45 milionów butelek. Za pierwszym razem tylko skreślił, za drugim razem tylko skreślił, za trzecim razem już podarł, a za czwartym razem powiedział, że jak będziemy o tym rozmawiać na poziomie wyższym niż 15 milionów, to w ogóle tego projektu nie podpiszę. I rzeczywiście tego typu zapotrzebowanie trafiło do Huty Szkła, która dla nas te butelki robiła. No miało to swoje konsekwencje, ponieważ zassało tak niesamowicie, że mieliśmy 2 tygodnie sprzedaży, 2 tygodnie przestoju, 2 tygodnie sprzedaży, 2 tygodnie przestoju i skończyło się, okazało się przy tego typu dużych autowstokach na sprzedaży 48 milionów butelek przez te pierwsze 6 miesięcy. A gdybyśmy mieli zapas, to pewnie około 100. No to ja mam takie pytanie. I on się mylił, i ja się myliłem, i nikt z nas nie spodziewał się, że to będzie tak niesamowity sukces. Myśmy nie usiedli do tego, żeby wymyśleć wspaniałą, ponadczasową, kultową markę. Robiliśmy coś, co wydawało nam się ciekawe, co wydawało nam się niezwykle nowe i świeże, ale nikt nie spodziewał się, że sukces będzie aż tak wielki. Wiesz co, moglibyśmy najprawdopodobniej rozmawiać jeszcze długo. Rozmawiamy już pół godziny. Historia arcyciekawa. Ja jestem święcie przekonany, że to jest nasze pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie. I że pociągniemy jeszcze tę historię. Przyjrzymy się tej historii pod różnymi kątami. Bo tutaj też kwestia ryzyka wchodzi w grę. Kwestia zarządzania emocjami. Kwestia podejmowania decyzji. Kwestia bycia menadżerem, który nie jest zwykłym menadżerem podejmującym zwykłe decyzje, ale to jest menadżer, który po prostu stawia czasami sprawę na ostrzu noża. Jim Collins nazywa to taką umiejętnością bycia menadżerem 5. poziomu. O tym sobie też pogadamy. Ale powiedz mi, jakie plany teraz masz w swoim życiu? Jakie projekty? Może chcesz, może książkę na przykład napiszesz na temat tego case'a? Najpierw jestem ci winien odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Czym było dla mnie Frugo? Gdybyśmy prześledzili dokładniej ten case, to było dla mnie moim MBA-em życiowym. Aha. Ja byłem bardzo świeżo upieczonym menedżerem marketingowym po niecałym rocznym doświadczeniu zarządzaniu markami. Byłem i czynnie, i obserwacyjnie częścią tej wielkiej historii Frugo, rozwijania tej marki, która przerosła nas wszystkich, która spowodowała, że tak jak u Hitchcocka, zaczęliśmy od wielkiego wybuchu, tak, a potem napięcie tylko rosło. I największy stres, który ja wtedy pamiętam, był w momencie, kiedy okazało się, że to jest ogromny sukces, bo kiedy usiadłem przy biurku spokojnie jesienią po tym wielkim szale sprzedażowym, zdałem sobie sprawę, że to był tylko początek i teraz firma będzie oczekiwać ode mnie ciągłych zaskoczeń, zwrotów akcji, wzrostu sprzedaży przez wszystkie kolejne lata. Czyli jakbyś, znaczy byłeś ofiarą swojego własnego sukcesu, rozumiem. Stałem tak? się zakładnikiem tej zakładnikiem marki w pewnym sensie. Bardzo dużo mnie to nauczyło i pokory, i innego podejścia, planowania do przodu, ale potwierdziło się też to, że dopracowywanie tego w każdym detalu, pełna spójność pomiędzy strategią a egzekucją, trzymanie się często bezkompromisowe takich rozwiązań, przy których agencja zgrzytała zębami, bo oni chcieli robić wiele bardzo fajerwerkowych historii, ale wtedy marka by się rozmyła. Spowodowało, że pomimo wielu perturbacji, no w tym roku marka obchodzi 25-lecie i cały czas żyje, mimo zerowych wysiłków marketingowych, cały czas jest w sklepach. No wiesz, takie ćwierćwiecze marki, rewelacja. Może to jest czas napisać wspominki kombatanta marketingowego, no może który opowie o tym, jak wyglądała ta historia od zarania może do dzisiaj. Może to będzie ciekawy temat. Może niekoniecznie wspominki kombatanta, ale warto podzielić się tym doświadczeniem, ponieważ młodzi ludzie teraz jakoś tak cały czas im się wydaje, że w życiu to w ogóle powinno być łatwo.
że jak na początku jest łatwo, to potem też jest łatwo. A twoja historia raczej mówi no, coś zupełnie innego. Czyli najpierw trzeba sobie zafundować pewne przeciwności, żeby potem móc realizować niesamowite rzeczy w swoim życiu. Adamie, bardzo ci dziękuję za to spotkanie i dziękuję. Pozwól, że za jakiś miesiąc porwę cię ponownie i porozmawiamy sobie o innych rzeczach. Przyrzekam, będziemy jechać lepszą trasą. Dziękuję raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.